Podsumowujemy dzisiaj 2 lata działalności Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i choć ciężko o tak żywej instytucji jak nasze muzeum opowiedzieć tylko przez liczby, to te liczby są jednak imponujące. To 28 wystaw czasowych, 160 notacji ze świadkami historii, dziesiątki tysięcy nowych eksponatów. Nowoczesne muzeum historyczne, muzeum narracyjne to jest nie tylko wystawa stała, to są konferencje, to są seminaria, to są dyskusje, to są debaty, to są publikacje książkowe, to wszystko tutaj jest. My czujemy i wiemy, że jest sporo do zrobienia, jeśli chodzi o politykę historyczną państwa polskiego i dlatego tak ważne jest, żeby tę pracę wykonywać właśnie systematycznie. Dzięki takim instytucjom jak Muzeum II Wojny Światowej mamy taką szansę. Odznaczono także pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku medalem stulecia odzyskania niepodległości. Ten medal przyznany przez premiera Rzeczpospolitej Polskiej skierowany jest do osób, które zasłużyły się regionowi, które pielęgnują pamięć o polskiej historii, o polskiej niepodległości, o II Rzeczpospolitej, a także tych osób, dla których szczególnie ważna jest historia i rozsławiają dobre imię Polski na całym świecie. Artystycznym podsumowaniem naszego dzisiejszego święta jest koncert zespołu Bel Canti, który prezentuje muzyczne szlagiery II Rzeczpospolitej. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka wyciśnie ci łzy wspomnienia, wspomnienia silne. Szczególne znaczenie miało to, że muzyka ta jest z pogranicza muzyki rozrywkowej i muzyki klasycznej. A sami jesteśmy muzykami klasycznymi, zarówno świetne śpiewaczki zespołu Bel Canti, które są przede wszystkim śpiewaczkami operowymi, no jak i my, kwartet smyczkowy, jesteśmy muzykami orkiestrowymi. Tamta muzyka ma w sobie niesamowity urok, przepiękny styl, przepiękne tematy, niesamowitą głębię. Nastrój jak najbardziej melancholijny, romantyczny, lata 20. To jest tak wspaniały okres, myślę, dla każdego. Bardzo dużo młodych osób po koncercie przychodziło i mówiło, to było wspaniałe, to było świetne, róbcie to dalej. Także to jest też taki feedback dla nas, żeby po prostu, żeby w to iść. Pewną broń, seks appeal, to nasza broń kobieca, seks appeal, to coś, co was podnieca, wdzięk, szyk, czar, styl, ty was. Ja przysięgam, że jakbym mogła, to tylko lata 20 bym wykonywała. Myślę, że dziewczyny podzielą moje zdanie. Wszystkie te piosenki z okresu lat 20 to są po prostu hity. Nie da się ich podrobić. W dzisiejszych czasach, moim zdaniem, już ciężko o taką unikatowość brzmienia, o takie wspaniałe utwory. To właściwie są bardziej transkrypcje. Bardziej dążyłem do tego, by jak najwierniej oddać oryginały, przekładając na inny trochę skład instrumentów niż w oryginale. My to przearanżowaliśmy na kwartet smyczkowy, fortepian i 3 głosy. Przede wszystkim 3 głosy są tutaj takim ciekawym dodatkiem, bo te piosenki wyłącznie właściwie były śpiewane przez jednego wykonawcę. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Ja miałem co prawda 10,5 lat, jak się wojna rozpoczęła, ale rodzice bardzo interesowali się kabaretem i wiedziałem, że w Warszawie jest taki kabaret qui pro quo. Jestem dzisiaj pod wrażeniem tego koncertu. Czuję się, jakbym był w qui pro quo, jakkolwiek nigdy tam nie byłem. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak, słodki lęk, trzeci znak, piosenki dźwięk, to się wplata w sen, złoty sen. Dla mnie okres bardzo piękny, okres, w którym jeszcze nie wiedziałem, nie rozumiałem, co to jest wojna i jakie są tego następstwa. A dzisiaj te pieśni są mi bliskie, dlatego że ja znam końcówki życia tych aktorów. To mi daje takie głębokie refleksje
na temat sytuacji, które od nas nie zależą. Naprawdę dzisiaj się bardzo wzruszyłem. Świat nasz wyglądał jaśniej, kiedyś za dawnych dni, gdy się wierzyło w baśnie, gdy się wierzyło w sny. Jakież rozkoszne dreszcze, bajki budziły.